Nie mogę z tych ludzi, uwielbiam cię! Dzięki twoim filmom coraz bardziej rozumiem, dlaczego Tinder powinien być nielegalny. W końcu beka z Tindera. Siedzę chora w domu, patrzę, a tam nowy film, aż mi się lepiej zrobiło. Mężczyzna i kobieta poznali się przez internet. On miał profilowe zdjęcie z filtrem psa, a ona używała tylko filtrów kocich uszu. Po kilku randkach online zdecydowali się na spotkanie w realu. Gdy się spotkali, okazało się, że on miał alergię na futro, a ona na psy. Dzień dobry moi mili, dzisiaj po raz kolejny zabiorę was w świat najzabawniejszych opisów na Tinderze, gdzie kreatywność spotyka się z humorem. Jeśli nie widziałeś jeszcze poprzednich odcinków Beki z Tindera, to tutaj podrzucam kartę z playlistą, gorąco zapraszam, a teraz zaczynamy! Jeżeli ty jesteś piękny i bogaty, masz swoją firmę, apartament, nie jesteś skąpy, warunek konieczny i potrzebujesz prawdziwej miłości, nie wahaj się, pisz tu i teraz, to ciebie szukam. Jeżeli masz chociaż cokolwiek wymienione z góry, spróbuj napisać, może akurat dzisiaj twój dzień. Jeżeli wszystko napisane wyżej nie jest o tobie, to proszę o niezabieranie mojego czasu. Mówią, że idealnych ludzi nie ma, kłamią, mam na imię Agata, jestem piękna, zadbana i wiem czego chcę. Masz być piękny, bogaty, mieć firmę, apartament i nie być skąpy. A ty co oferujesz? Jestem piękna, zadbana i wiem czego chcę. I wiem czego chcę, wszyscy wiemy. Pieniędzy, pazerna lambadziaro. Mam swoją firmę, ale jestem biedny. Nie wiem, chyba się liczy. W końcu chodziło o to, żeby mieć cokolwiek z rzeczy, które zostały wymienione. Spróbuję, może akurat dzisiaj mój dzień. Jestem pewny swojego miejsca na świecie i wiem czego potrzebuję w życiu. Dlatego szukam wyjątkowej kobiety, która będzie gotowa spełnić moje oczekiwania i utrzymywać mnie, ponieważ praca to nie dla mnie. Jestem pewien, że gdzieś tam jest ktoś, kto doceni to, co mam do zaoferowania. Mam 35 lat i uważam, że praca to strata czasu. Wolę poświęcać się swoim pasjom, takim jak sztuka, muzyka i literatura. Jestem przekonany, że to właśnie te dziedziny mają ogromny wpływ na ludzkość, dlatego też chcę poświęcić im całe moje życie. Dlatego potrzebuję kobiety, która nie tylko to zrozumie, ale także będzie gotowa zapewnić mi wsparcie finansowe, abym mógł kontynuować moje twórcze działania. W zamian będę zawsze starać się, abyś czuła się szczęśliwa. To zasługuje na uznanie, prawda? W zamian oczekuję od ciebie wsparcia finansowego, które pozwoli mi kontynuować moje pasje. Jeśli myślisz, że jesteś gotowa na to wyzwanie, napisz do mnie. Szukam kobiety, która będzie dla mnie opiekunką finansową, a jednocześnie oczekuję, że będziesz gotowa spełniać moje potrzeby i dbać o moje wygody. Jestem pewny, że to uczciwa wymiana. Jeśli chcesz żyć w luksusie, to jesteśmy dla siebie stworzeni. Wiem, czego chcę w życiu i nie zamierzam na tym polu ustępować. Jeśli jesteś gotowa zaspokoić moje potrzeby, daj mi znać. Chcę, abyś była przy mnie i wspierała mnie finansowo, abyśmy mogli razem cieszyć się luksusem i wygodą. Jesteś gotowa na to wyzwanie? W zamian za to obiecuję starać się, abyś czuła się szczęśliwa. To przecież zasługuje na ogromne uznanie. Mam nadzieję, że znajdzie się kobieta, która będzie gotowa spełniać jego potrzeby i dbać o jego wygody, bo przecież to uczciwa wymiana. Tak, jestem pewien, że jestem absolutnie niezbędny w twoim życiu i że wartość, jaką wniosę do naszego związku, nie ma sobie równych. Nie zamierzam ustępować na tym polu, więc teraz wystarczy, że podejmiesz wyzwanie i zaczniesz utrzymywać mnie w luksusie. Czekam na twój sygnał. Jestem osoba chęć miłość. Szukam ktoś szczególny. Może być ty. Dlatego ogłoszenie. Chcę miłość prawdziwy jak gwiazdy w nocy. Czy ty czuć to też? Nie jestem typowa. Inna, unikalna. Zainteresowanie dużo rzeczy. Film, muzyka, książka. Wszystko fajne. Razem można robić. Dla mnie to ważne. Możemy spacer, może pić kawa, może jeść kolacja. Wszystko możliwe. Czy ty być osoba szczery, kochający, wierny? Jeśli tak, możemy pasować. Nieważny wygląd, ważny serce. Dajemy szansa? Nie lubię głośne miejsce. Lubię spokój, cisza. Może razem iść do las, siedzieć przy ognisku, słuchać ptak śpiew. Nie wiem, co jeszcze napisać. Trudno opisać samego siebie. Najważniejsze to spotkanie. Czy jesteś zainteresowany? Napisz mi, daj znać. Czekam na ty. Może być nasza przyszłość razem. Miłość to coś pięknego, coś wyjątkowy. Czekam na ciebie. Pisz. Ja szukać miłość jak nocnych gwiazd blask. Czy ty to czuć? Czy ty być tym ktoś? Unikalny, inny, w zainteresowaniach szeroki zakres. Serce ważne, nie wygląd. Czy to dla ty razem czas? Spokój, cisza, las, ognisko, ptaków śpiew. Trudno opisać. Najważniejsze to spotkanie, w twej twarzy cień. Napisz, daj znać, ja czekać na ciebie tu. Miłość piękna, wyjątkowa, ja czekać na ciebie. Więc pisz, nie czekaj już. Wiem, że nie było to jakieś górnolotne. Starałem się po prostu dopasować do składni z ogłoszenia. Jestem tu, żeby znaleźć tę jedyną, ale musisz być absolutnie idealna. Przede wszystkim musisz mieć przynajmniej 180 cm wzrostu, bo nie znoszę niskich ludzi. Musisz też wyglądać jak supermodelka, a twoja waga nie może przekraczać 50 kg. Nie toleruję tłuszczu. Jeśli chodzi o inteligencję, to musisz mieć przynajmniej 2 doktoraty i znać wszystkie książki na świecie na pamięć. Nie znoszę ludzi, którzy nie wiedzą wszystkiego. Co do charakteru, musisz być zawsze uśmiechnięta i gotowa do spełniania
spełniania moich kapryśnych zachcianek. Oczywiście musisz gotować jak Gordon Ramsay i sprzątać jak Maria Kondo. Oprócz tego musisz być gotowa na to, że będę ciągle o tobie myślał i oczekiwał, że będziesz też non-stop myśleć tylko o mnie. Nie dopuszczam innych facetów w twoim życiu, a twój telefon musi być dostępny 24/7 na mój dowolny telefon do ciebie. Nie znoszę, gdy ktoś ma swoje zainteresowania. Twoje jedyne zainteresowanie to ja i moje potrzeby. Nie możesz mieć przyjaciół ani rodzinnych zobowiązań, bo to tylko odciąga uwagę od naszej relacji. Jeśli uważasz, że spełniasz te wymagania i jesteś gotowa oddać mi swoje życie, to napisz do mnie. Ale przestrzegam, że konkurencja jest ogromna, więc masz tylko jedną szansę, więc lepiej się postaraj. Chłop szuka osoby, która ma być idealna w absolutnie każdym aspekcie. Naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego nie ma jeszcze kolejki chętnych dziewczyn do spełniania wszystkich jego wymagań. A co do posiadania własnych zainteresowań czy przyjaciół, to komu to w ogóle potrzebne, skoro można całe życie poświęcić na bycie jego marionetką? Typ jest absolutnie wymagający, ale wierzę, że na pewno znajdzie tę jedyną osobę, która będzie w stanie zrezygnować ze swojego życia i być jedynie jego służącą. Powodzenia w tej szlachetnej misji. Nie no, a tak serio to nie wierzę. Nie ma chyba aż tak zdesperowanych kobiet. A może się mylę? Sam już nie wiem. Jestem samotną matką czwórki wspaniałych dzieci i szukam kogoś, kto wreszcie spełni wszystkie nasze wymagania. Moje życie jest trudne, a ja potrzebuję mężczyzny, który dostarczy nam wszystkiego, czego potrzebujemy, ponieważ sama nie pracuję. Po pierwsze, oczekuję, że będziesz osobą ciepłą, empatyczną i kochającą dzieci. Moje dzieci to moje skarby i nie mam czasu na kogoś, kto nie będzie ich akceptować i kochać bez zastrzeżeń. Co do ciebie jako partnera, to mam pewne wymagania. Przede wszystkim musisz zarabiać naprawdę dużo pieniędzy, bo ja nie zamierzam pracować. Moje dzieci i ja zasługujemy na najlepsze, więc niech to będzie twój obowiązek zapewnić nam wygodne życie. Nie jestem zainteresowana kimś, kto nie może mi tego zapewnić. Jeśli jesteś gotów na to wyzwanie, to oczekuję również, że będziesz gotów dostosować się do naszego stylu życia. Nasza rodzina ma pierwszeństwo. Oczekuję również, że będziesz gotów na stałe dostarczać mi wsparcia emocjonalnego. Musisz być gotów służyć jako moje ramię do płaczu i ogólnie spełniać moje potrzeby emocjonalne. Jeśli nie jesteś gotów na spełnianie tych wymagań i życie z nami na tych warunkach, to nie trać czasu. Szukam kogoś, kto będzie gotów spełnić wszystkie nasze potrzeby i wymagania. Klasyka gatunku. Nie mam zamiaru pracować, więc szukam jelenia, który będzie utrzymywał mnie i czwórkę moich bąbelków i będzie spełniał wszystkie nasze zachcianki. Przecież wiadomo, że każdy facet marzy o tym, aby dostarczać pieniądze i spełniać czyjeś emocjonalne potrzeby, bez względu na swoje własne potrzeby czy ambicje. Cóż za wspaniała okazja, aby być częścią tego bajecznego świata. Robiąc ten odcinek, chciałem sobie zrobić mały odpoczynek od matek, ale jak widać nie da się, bo są już na każdym kroku. Jestem pewna, że jestem w odpowiednim miejscu, aby znaleźć bogatego mężczyznę, który będzie mnie rozpieszczał tak, jak na to zasługuje. Nie jestem dziewczyną, która idzie na kompromisy i oczekuję, że mój partner będzie potrafił zaspokoić moje potrzeby. Jestem kobietą, która wie, czego chce i nie mam zamiaru się oszukiwać. Oczekuję, że mój partner będzie mi dostarczał luksusu i komfortu, na jaki zasługuje. Nie jestem zainteresowana związkami, które opierają się na poświęceniach i kompromisach. Jestem osobą, która ceni sobie wysoką jakość życia. Chcę podróżować do ekskluzywnych miejsc, jeść w najlepszych restauracjach, a także mieć dostęp do najnowszych trendów i luksusowych produktów. Oczekuję, że mój partner będzie w stanie to zapewnić, bo przecież zasługuje na to, prawda? Nie jestem zainteresowana związkami opartymi na wartościach czy wspólnych pasjach. Chcę, żeby mój partner był gotów dać mi to, czego pragnę, bez względu na koszty. Jeśli nie jesteś gotowy na to, aby mnie rozpieszczać i spełniać moje zachcianki, to nie jesteś tym, czego szukam. Niby dziewczyna jasno przedstawiła swoje wymagania, niby spoko, ale jednak jest jakiś taki niesmak. No przyznajcie. No bo kto by się przejmował zgodnością charakterów czy wspólnymi zainteresowaniami? To wszystko przecież ma drugorzędne znaczenie, kiedy można mieć partnera, który spełnia twoje zachcianki bez względu na koszty. Wszyscy inni ludzie na świecie istnieją tylko po to, żeby cię rozpieszczać, bo przecież jesteś absolutnie wyjątkowa i zasługujesz na wszystko. Czy tylko ja odnoszę wrażenie, że świat zmierza w bardzo złą stronę? Chciałbym poznać dziewczynę o imieniu Melina albo gotowej takiej przybrać. Wtedy zapytany, co robiłem w weekend, odpowiedziałbym, że praktycznie nie wychodziłem z Meliny. Zostaniesz moją Meliną? Jestem konkretny i oczekuję tego samego. Trzeba przyznać, że bardzo oryginalne. Przeważnie ktoś szuka partnerki o danym imieniu, bo ma taki tatuaż. A jeśli on zmieni imię na Kret, to dziewczyna po każdym weekendzie będzie mogła opowiadać, że była na Krecie. O matko, to już nie można pójść na randkę z chłopakiem, żeby się tylko najeść? Do czego ten świat zmierza? W USA to całkowicie normalne. Byłam z chłopakiem i pod koniec randki, jak już zapłacił za nasz obiad i wino, to po prostu prosto z mostu mu powiedziałam, że to już moja czwarta randka w tym tygodniu i chodzę się tylko najeść, bo jestem studentką i trudno mi się utrzymać tylko z przetworów i drzemów od rodziców. A owy chłopak wstał i do mnie tyszonie i wyszedł z restauracji ten klaun. Po czym ja z własnych pieniędzy musiałam dać napiwek dla
dla kelnerek i cała się zagotowałam. Tak trudno wam, chłopaki, uszanować to, co ktoś robi i się dobrze z tym czuje? Nie widzę nic złego w chodzeniu na randki, aby się tylko najeść i żeby chłopak zapłacił za całość. Bo przecież to wy szukacie płci damskiej na Tinderze, a nie my was. No właśnie, dziewczyny, wy też się ogarnijcie. W USA to normalne, że po każdej randce z Tindera jest barabara. Potem my wracamy z randek z podkulonym ogonem, bo nic nie było. Co z wami? No ja czegoś nie rozumiem. To już bez randki i obiadu nie można się umówić po prostu na keks? Droga autorko opisu, naucz się stawiać sprawę jasno i nie ulegaj złudzeniom. Niestety nie każdy obiad kończy się deserem, ale na deser zamiast obiadu też ludzie chadzają. Jeśli tak miałoby to wyglądać, to jakby policzyć, to taniej iść wiadomo gdzie. Za każdym razem 100% pewności, że coś będzie.